No i mamy po wyborach. Czy myślicie, że poziom mądrości w narodzie wzrósł? Oczywiście, że nie. Jak byliśmy głupim narodem, tak głupim nadal pozostaliśmy. Ale ponieważ to może być moje subiektywne zdanie, więc posłużę się tylko jako przykładem oczywiście pewnym wpisem. Bardzo mnie zaintrygował i powiem, jeśli to w ogóle kogoś jeszcze rusza, niezwykle mnie zasmucił. Otóż pewien człowiek, myślę, że młody, a zaraz powiem dlaczego myślę, że młody, napisał w ten sposób: nie będą żadne śmierdzące staruchy decydować o tym, jak mam żyć. No, zastanawiam się, gdzie się ten człowiek wychował, bo raczej nie wygląda na to, że w domu i nie wygląda na to, że miał matkę i ojca. Być może się wykluł z jakiegoś jajka i po prostu ma źle poukładane w głowie. Ale problem polega na tym, że takich ludzi źle mających poukładane w głowie jest w naszym kraju niestety zbyt wielu. Bo cóż to znaczy śmierdzący staruch? A jaka to różnica pomiędzy śmierdzącym staruchem a zawszonym Żydem? Żadna. I jednego, i drugiego trzeba zamordować. To jest dokładnie ten sam hitlerowski język. To jest dokładnie ta sama komunistyczna myśl o tym, jak należy traktować ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają. Moi drodzy, moje królestwo nie jest tego świata, powiedział Pan Jezus. A ja za nim mówię, moje królestwo nie jest tego świata. Żyję na tym świecie, służę na tym świecie, głoszę Ewangelię na tym świecie, nie przejmuję się tym, że po tamtej stronie, pokazuję teraz palcem na was, są ludzie, którzy właśnie podobnie się do mnie odzywają, typu staruch, starzec, głupek i tak dalej. Mnie to nie przeszkadza. To wy sobie urządzacie tutaj świat. I wy w tym świecie będziecie żyli. Ponieważ ja, biologicznie rzecz ujmując, 20, może 30 lat pożyję. Wolałbym odejść już dzisiaj, bo nie chcę mi się oglądać tej głupoty i tej nienawiści. Ale dopóty tu jestem, dopóty będę mówił to, co mówię i ani Kaczyński, ani Tusk mi ust nie zamkną. Jeżeli nie zmienicie swojego myślenia, to po prostu poginiecie, ludzie. Pójdziecie na śmierć. Na wieczne potępienie, na wieczną śmierć. Nienawiść zawsze prowadzi do śmierci i zabija najpierw tych, którzy nienawidzą. Ci, którzy nienawidzą, są przekonani, że oni nienawidzą sprawiedliwie, tak? Ciekawe. Popatrz do lustra, człowieku, i zobacz tą śmierdzącą gębę tego zawszonego Żyda, bo to ty jesteś. Mówiąc tak o innych, mówisz tak naprawdę o sobie. I jeżeli taką chcesz prowadzić tutaj działalność, jeżeli chcesz w naszym kraju tak postępować w stosunku do ludzi, jakby nie było godnych szacunku, ponieważ przepracowali całe życie po to, żebyś ty mógł chodzić po ulicach, które oni zbudowali, mieszkać w domach, które oni zbudowali, a nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo i tak masz pusto we łbie. Ludzie kochani, możecie tak żyć i poginiecie. Dla jednych i dla drugich. Nie wiem, kto jest wybranym, wygranym w tych wyborach, kto jest przegranym. Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Ale i wygrani, i przegrani. Jeżeli nie uwierzycie Jezusowi Chrystusowi, idziecie na śmierć. Na śmierć idziecie i nic wam nie pomoże. Tutaj nikt nie ma racji. Ani jedno z was nie ma racji. Wszyscy jesteście przegrani. Myślicie, że jak usiądziecie w ministerialnym stołku, to zaraz wam przychyli Bóg nieba? Nie, tylko ego wam urośnie. A może i 4 litery wam przyrosną do tego siedziska. I to wszystko. Ludzie z tego nic nie będą mieli. Wy z tego będziecie mieli profity. Za jakiś czas. Tak mi się wydaje, że nie za 4 lata, ale o wiele wcześniej. Ludzie was wykopią stamtąd. I co wtedy? To źle? No dla jednych źle, dla drugich dobrze.
Jeżeli uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, będziesz miał fundament pod nogami. Nieważne, kto tutaj rządzi. Ważne, kto jest Twoim Panem. Ważne, kto się Tobą opiekuje. Ważne, dokąd idziesz. Ważne, czy Twoje życie jest piękne i czy tym pięknym życiem możesz pomóc komuś. Oj, Polacy, Polacy, czy Wy naprawdę niczego nie rozumiecie? Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.